Prezydent Andrzej Pałucki zaprasza wszystkich mieszkańców Włocławka do składania swoich pomysłów dotyczących inwestycji, jakie należy zrealizować w naszym mieście w przyszłym roku. Czekamy na wszelkie propozycje, zarówno te związane z najbliższym otoczeniem, daną ulicą czy osiedlem oraz te globalne, z których będą mogli korzystać mieszkańcy Włocławka lub na przykład turyści. Zawsze w budżecie znajdowały się pewne akcenty, które były w wyniku społecznych zgłoszeń nanoszone. Natomiast prosiłem wielu rozmówców na różnych spotkaniach, aby to rozszerzyć tę formułę i to właśnie czynimy, licząc na to, że jeszcze bardziej przybliży to do, co robimy co roku, do potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic. Wszystkie pomysły, sugestie i uwagi będą bardzo cenne i będą szczegółowo analizowane przez władze miasta. Zachęcamy więc Włocławian do wspólnego tworzenia planu inwestycyjnego na przyszły rok. To pozwoli również mieszkańcom Włocławka czuć się bardziej związanymi z tym, co się dzieje i bardziej związanymi z własnym miastem, a pożytek będzie wspólny dla wszystkich mieszkańców. Propozycje w terminie do 15 września można składać drogą elektroniczną na adres e-mail prasa@um.wloclawek.pl, telefonicznie pod numerami telefonów 414 43 61, 414 42 00lub 414 43 17 oraz tradycyjną pocztą na adres Biuro Rzecznika Prasowego, ulica Zielony Rynek 11/13, pokój 102.